Mimo iż namówienie o kryzysie formy było jeszcze za wcześnie, to pewne zwycięstwo w Mielcu na pewno podniosło moral zarówno zawodników, jak i kibiców NMC Górnika Zabrze. Zwłaszcza, że mecz był bardzo wyrównany, a pierwsza połowa nie zapowiadała dla gości niczego dobrego. Stal Mielec jest znanym zespołem z tego, że potrafi postawić bardzo wysoko warunki i tak też było tym razem. Postawili bardzo wysoko poprzeczkę i nasz zespół w pierwszej połowie miał ogromne problemy, żeby pokonać gospodarzy, żeby zdobyć dominację na boisku. Chociaż początek był tego spotkania bardzo dobry, bo faktycznie udało się wypracować sporą przewagę. Niestety potem przestała funkcjonować obrona, brakowało skuteczności i w ataku pozycyjnym, i w kontrach. Ostatecznie gospodarze wygrali pierwszą połowę spotkania 16-13. Wszystko zmieniło się w drugiej części meczu. Udało się bardzo szybko wyrównać, a potem wyjść na prowadzenie. I choć mecz do praktycznie 50 minuty był wyjątkowo wyrównany, ostatnie minuty zadecydowały o tym, że udało się to zwycięstwo dowieść do końca, no i wypracować solidną przewagę. Ostatecznie NMC Górnik Zabrze wygrał ze Stalą Mielec 27-32. Zabrzanie mają obecnie 27 punktów i zajmują trzecie miejsce w swojej grupie. Przed nimi jednak ważne spotkanie z Gwardią Opole, która traci do Górnika zaledwie 2 punkty. Stawką tego meczu są 3 punkty. Jeżeli zostaną te 3 punkty w Zabrzu, wtedy będziemy w stanie wywalczyć bezpieczną przewagę nad Opolem i spoglądać dość spokojnie na to, co będzie się działo później. Oczywiście jesteśmy w takiej sytuacji punktowej, że tak naprawdę nie możemy pozwolić sobie na jakiekolwiek porażki. I ten mecz będzie ogromnie ważny dla całego zabrzeńskiego szczypiorniaka. Nie będzie to jednak łatwe spotkanie. Gwardia jest bowiem jednym z lepszych zespołów tego sezonu. W opinii wszystkich specjalistów, wszystkich obserwatorów, wszystkich komentatorów i przede wszystkim w opinii kibiców jest rewelacją tych rozgrywek, bo nikt nie stawiał, że po pewnych zamieszaniach organizacyjnych na początku sezonu faktycznie ten zespół będzie grał o tak wysokie cele, to jednak ostatnio coś w tej maszynie się delikatnie zacięło i widać, że brakuje już im polotu, który prezentowali w rundzie jesiennej. Liczymy, że nie zaskoczą w Zabrzu, aczkolwiek wiemy, że też przeprawa nie będzie łatwa, bo jest tam wielu, wielu zawodników, którzy wyróżniają się nie tylko na boiskach ligowych, ale też na poziomie reprezentacyjnym. Na mecz z Gwardią do dyspozycji trenera powinni być już Mateusz Kornecki oraz Aleks Tatarincew, którzy z powodu kontuzji nie wystąpili w Mielcu. Mecz NMC Górnika Zabrze z Gwardią Opole w ramach 20. serii spotkań Superligi odbędzie się w hali Pogoń w sobotę 4 marca o godzinie 14:45.